Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zrobię płotek, zupełnie inny niż wszystkie. A dlaczego? O tym za chwilę. Jak widzieliście na początku filmu, mój stary płotek już nie domagał. Słupek był przegnity, mocowanie do ściany puściło, zawias otwórtki nie trzymał, ale co najważniejsze, był za niski. Nieraz widzieliście na filmach, jak między nogami plącze mi się taki biało-czarny psiaczek. To jest Tara, nasz piesio. Pamiątka z podróży poślubnej. Problem jest w tym, że Tara przez stary płotek dawała radę przeskoczyć i przez to wydostawała się na drugą część posesji, z której uciekała. Niby zawsze wracała, ale obok jest bardzo ruchliwa ulica i zawsze był strach, że kiedyś może nie wrócić. Więc jednym z założeń było zrobienie wyższego płotku. Drugim, żeby był inny niż wszystkie, żeby nie był to prosty płotek zbity z prostych sztachetek. I trzeci warunek, żeby był tani, czyli robię z tego, co mam. Za słupki posłuży mi profil zamknięty, który pozostał mi jeszcze z projektu o windzie. Zostało mi troszkę desek z budowy regałów na książki i z tego będę robił. Zacząłem od słupków, czyli docięcie profilu, przyspawanie kątowniczków oraz prętów i pomalowanie. Następnie zabetonuję je na miejscu i dam im kilka dni na dobre utwardzenie betonu. Gdy beton sechł, wziąłem się za drewno. Chciałem, aby sztachety wyglądały fikuśnie, czyli żeby ich krawędzie nie były proste. I można zrobić to z desek z oflisem, ale ja chciałem, aby szczeliny między nimi były równe. A oflisów nie da rady tak dobrać. Zawsze gdzieś będzie większa szpara, a w innym miejscu nie będzie jej wcale albo będzie malutka. Desek w sumie miałem też za mało i gdybym powycinał w nich krzywe boki, byłyby wąskie. No więc trzeba było zrobić z nich klejonkę i powycinać z niej sztachety. W ten sposób zaoszczędziłem sporo materiału, ale i też sporo dopasowywania i cięcia, bo jedno cięcie dawało mi od razu dwie pasujące do siebie krawędzie na dwóch sztachetach, a oprócz tego praktycznie nie miałem żadnych odpadków. Po wycięciu sztachet
Lekko je przeszlifuję szlifierką kątową z dyskiem na rzep do krążków ściernych i wszystko pomaluję impregnatem. Dorobiłem również poprzeczki przęseł, jak i listwy na konstrukcję furtki. No dobra, obejrzyjcie kawałek filmu, bo zaraz wyjadę z gadaniem o tym, co będzie na końcu filmu, a nikt przecież nie lubi spoilerowanych filmów oglądać. Gdy szlifujecie drewno szlifierką kątową, róbcie to zawsze na zewnątrz. To strasznie brudzący sposób. Pyłu jest co niemiara. Kolejna sprawa. Większość z Was o tym wie, ale pewnie ogląda to również ktoś, kto nie wie. A mianowicie, dlaczego sztachety zawsze u góry są zaokrąglone albo ścięte pod kątem? Nigdy nie zostawia się powierzchni sztorcowej na płasko, w poziomie. Sztorce to najbardziej chłonna część deski i padający deszcz bardzo szybko zniszczyłby taką płaską od góry deskę. Moje sztachety są krzywe od góry. Rozcinając je, starałem się to zrobić tak, aby woda zawsze mogła spłynąć na któryś z boków. Trafiło mi się kilka sztachet takich, że oba boki były wyżej niż środek. Wtedy przy szlifowaniu robiłem skos do przodu lub tyłu deski. Tak, aby zawsze był spadek i woda szybko mogła spłynąć ze sztorców deski. Kolejna sprawa. Zawsze impregnuj drewno przed montażem. Oczywiście najłatwiej jest pomalować sztachety, gdy są już przykręcone na płocie, ale wtedy nie mamy dojścia pędzlem wszędzie. Miejsca styku desek zostaną niepomalowane. I choć my tego nie widzimy i pędzlem tam nie dojdziemy, to woda i wilgoć zawsze tam wejdzie. Także pamiętaj, chociaż jedną warstwę impregnatu maluj przed montażem, a kolejne już możesz na płocie. Po tygodniu czekania na montaż, bo codziennie padał deszcz, nadszedł ten dzień, w którym zapowiadali, że opadów nie będzie. Czyli czas na montaż. Nawet żona zdeklarowała się, że pomoże. Przetargaliśmy cały materiał i narzędzia z warsztatu. Zacząłem od przykręcania kątowników do ściany. I na tym po 5 minutach pracy zakończyliśmy montaż tego dnia. I szybko zaczęliśmy chować wszystko z powrotem do warsztatu. Jak pogodynka w TV mówi, że padać nie będzie przez cały dzień, to lepiej weź parasol wychodząc z domu. Thank you.
Konstrukcję furtki przygotowałem w warsztacie. Sama konstrukcja nie ma pełnej sztywności. Dopiero przykręcone sztachety w pełni ją usztywnią. W furtkach, a dokładniej w ich tylnej konstrukcji, stosuje się dla zwiększenia jej sztywności skośną poprzeczkę pomiędzy dolną a górną listwą. Wtedy cała konstrukcja jest w kształcie litery Z. Robi się to z dwóch powodów. Po pierwsze, usztywnia to całą furtkę i furtka nie będzie opadać pod swoim ciężarem z drugiej strony niż są zawiasy, a po drugie, inaczej przenoszony jest ciężar furtki poprzez zawiasy na słupek. Wiecie, w którą stronę dać skośną deskę? Oczywiście, od dolnego zawiasu na dole po skosie na górę furtki. Nie róbcie tego od góry zawiasu, bo cały ciężar furtki będzie działał na górę słupka, która jest mniej sztywna niż jego dół osadzony w kotwie, czy tak jak w moim przypadku zabetonowany w ziemi. Zobaczcie, co znalazłem w sieci. Te rysunki znalazłem na stronie sieci marketów budowlanych, znanych u nas bardzo dobrze, w poradniku jak zrobić płot i furtkę. Tak nie róbcie, tak jest źle. A tak, poprawnie. No dobra, ale wracamy do filmu. Moja furtka ma 110 cm szerokości. Ja zastosowałem dwie skośne poprzeczki. Takie rozwiązanie robi się w szerszych furtkach czy bramach. Po zrobieniu konstrukcji sama w sobie była mało sztywna. Usztywniłem ją trzema listwami, które demontowałem po przykręceniu sztachet. Zawiasy też przykręciłem małymi wkrętami, ale po zamontowaniu wszystkiego na miejscu wymieniłem je na dłuższe. Takie, co przeszły przez konstrukcję furtki i wkręciły się aż w sztachety. W ten sposób mam pewność, że zawiasy tak szybko nie puszczą jak w starej furtce. W międzyczasie złapała mnie noc i ciemność o godzinie 16. Jak ja nie lubię krótkich zimowych dni. Człowiek ma o połowę mniej czasu na majsterkowanie, bo po ciemku to już się nie chce. Ale za to długie wieczory sprzyjają siedzeniu przed komputerem, więc zapraszam Was na kornikowo.pl. Tam jest cała masa takich świrów od drewna jak ja, czy jak Wy. Wymienicie się tam doświadczeniem, doradzamy sobie, gdy nie wiemy jak coś zrobić, wymieniamy się informacjami o narzędziach i czasem, a nawet często gadamy o głupotach. Ot taka nasza męska szopa na spotkania w sieci. Choć i kobiety się trafiają. No dobra, płot zrobiony, więc do zobaczenia w kolejnych filmach i na kornikowie. Pozostaw po sobie ślad w formie łapki i komentarza i trzymaj się ciepło, drogi widzu. Do zobaczenia. Cześć.